Siema. Jak widzicie, jesteśmy w trasie. Zresztą pewnie wiecie to z tytułu filmiku. Jedziemy do Radomia na tor. Będzie mój to pierwszy wypad na tor. Jestem troszkę podekscytowany, ale też poddenerwowany, wiadomo. No, Harley'e to nie są maszyny, które są stworzone do torowania. Ale no, ja zawsze chciałem, wiecie, chociaż zobaczyć, jak to jest na tym torze. Czy mi się to spodoba? Zobaczymy. Dlatego myślę, że jakby dobrym, powiedzmy, pierwszym razem na torze właśnie będzie szkolenie z zakrętów organizowane przez Szkołę Jazdy Kulikowisko. Jakiś czas temu nagrywałem materiał z szkolenia z manewrów miejskich i naprawdę był mega spoko. Znaczy, bardzo dużo się nauczyłem, więc jakby bez zastanowienia od razu zapisałem się na to drugie szkolenie. Jestem ciekaw, czy też będą jakieś inne cruisery. Nawet w opisie tego wydarzenia pan Tomek napisał, no, że to szkolenie nie jest typowo sportowe, więc znajdzie się też miejsce dla choperzystów. Jestem przekonany, że nauczę się wielu rzeczy. Wiecie, no, ja jestem dość niedoświadczony, więc jakby staram się, o ile na to mi pozwoli czas, brać udział w jakichś tych szkoleniach, żeby no w miarę szybko, że tak powiem, przyprogresować. Głównie ze względu na własne bezpieczeństwo. A akurat mam wrażenie, że w pokonywaniu zakrętów jestem naprawdę mega słaby. Znaczy, zawsze przed zakrętem mocno zwalniam. No i chcę sobie jakąś tam technikę wyrobić, żeby kiedyś w sytuacji zagrożenia nie spanikować, żeby nie zadziałała fiksacja wzroku, żebym gdzieś, wiecie, no, nie wywalił w barierę. Mimo że na dobrą sprawę nie rozpędzam się do jakichś potężnych prędkości. Zobaczymy, ile tam będzie osób. Widziałem jakiś inny filmik na YouTubie z szkolenia w lipcu i było tam sporo tych motocykli, ale nie dopatrzyłem się żadnych cruiserów. Ma być na szkoleniu kilka podgrup. Śmiesznie byłoby, gdyby była tylko jedna podgrupa cruiserowa i w niej tylko ja. Samo szkolenie trwa od 8 do 17. Koszt takiego szkolenia to jest 400 zł. I w ramach tego szkolenia macie tam mechanika na miejscu, jakieś tam przekąski. No, teraz na razie to jest taka, powiedzmy, zapowiedź. Staram się nagrać coś z samej jazdy. No i potem oczywiście podsumowanie po szkoleniu. Wiecie, no, też nie chcę jakby przeszkadzać w prowadzeniu szkolenia, więc mogę mieć problem z nagraniem wszystkiego bardzo dobrze. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaram się zrobić w miarę jak najlepiej i tak też, żebym jak najwięcej się nauczył. Już pobawiłem się ostatnio też trochę autotunem, bo zacząłem mi wydechy strzelać, mam wrażenie. Ale no, pobawiłem się tym autotunem, nadal słyszę jakieś tam strzały. A chciałem tego uniknąć, żeby no na torze nie być, jak to się mówi po angielsku, obnoxious. Żeby nie być takim, wiecie, no, pretensjonalnym gościem z wielkim Harley'em, co po prostu jest głośniejsze niż wszystkie motocykle na szkoleniu razem wzięte. Można powiedzieć, że robiłem co mogłem, żeby tych strzałów uniknąć, a niestety jeszcze trochę są. Myślę, że trzeba będzie przeprowadzić kilka tych sesji autotuna na tej mapie już, powiedzmy, wcześniej zbudowanej. Taksy, kufry. Zajmujemy z motocykla, bo to taniej trzeba wychodzić.
Aha. To jest kucia tej akcji. Zamykasz gaz i od razu w tym samym czasie ciśnij hamulec, to jest mocne. Okej. Czyli ta ręka muszą być kompletnie luźna. Wychodzisz, łokcie ładnie ugina się, tak? I nacisk wtedy do przodu. Zresztą ty masz tak wysoko kierownicę, więc raczej od góry nie wejść tak. No tak, tak. I wracam z szkolenia. Muszę wam powiedzieć, że jestem nieźle przetyrany. Masakrycznie wielu rzeczy się nauczyłem. Naprawdę, na samym początku jak jeździłem w tych zakrętach po tym torze, wydawało mi się, że no, że wiecie, że słabo mi idzie, ale to jest pewnie wina motocykla, bo to Harley, on nie jest przystosowany do takiej jazdy i tak dalej, i tak dalej. A summa summarum, na dobrą sprawę myślę, że osoba doświadczona by naprawdę dużo wyciągnęła z tej maszyny, chociaż wiadomo, no sportom to nawet nie dorasta do pięty, jeśli chodzi o tor, nie? Jakby to nie jest ewidentnie maszyna stworzona do tego, z gówna bata nie ukręcisz, ale no wiecie, są filmiki w internecie, które pokazują, jak ludzie właśnie na dajnach przycierają kolanko na torze. Ale no powiem jeszcze raz, no to nie jest maszyna stworzona do tego. Aczkolwiek no myślę, że w tym przypadku, czyli w dzisiejszym szkoleniu, to bardziej po prostu mi brakowało umiejętności. Jeśli chodzi o sam tor, nie mam żadnego porównania, bo to był no mój pierwszy tor, na którym byłem. Wydawał mi się mały, to znaczy w głowie myślałem, że on będzie sporo większy, to jest chyba tor kartingowy. Ale no na pewno wystarczył, żeby trenować no tą technikę i tak dalej, nie? Tam jak widziałem, jak ci bardziej doświadczeni, powiedzmy, no nie wiem, kursanci, motocykliści, to oni potrafili no naprawdę tam kłaść się na tym torze. Więc no spoko, było parę cruiserów, był road glide, był jeden ziomek na Indianie i on naprawdę całkiem nieźle wymiatał. Zresztą to był jest swego rodzaju dowód, że da się, bo moja dyńka ma, wydaje mi się, większy prześwit niż ten Indian, ale to był chyba Indian Scout, jeśli się nie mylę. Ale no, gościu przez to, że jest bardziej doświadczony, no to po prostu jadł mnie tam, nie? No bo tam to przebiegało w taki sposób, że mogliśmy się tylko na prostej wyprzedzać, to on mnie regularnie wyprzedzał. I ogólnie, no naprawdę, mega spoko. Jestem grubo przetyrany, na pewno jeszcze wezmę udział w tym evencie, z tym, że nie wiem do końca, czy zrobię to na Harley'u. Jakby trochę zaczynam się zastanawiać nad kupnem jakiejś taniej maszyny na tego typu eventy, szkolenia i tak dalej, bo nawet o ile wiem, że mógłbym się nauczyć dobrze jeździć na Harley'u i naprawdę dobrze wchodzić w te zakręty na torze, to po pierwsze na innej maszynie będzie mi łatwiej, nawet na jakieś 250, no nie wiem, będzie po prostu mi łatwiej. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, no, że jest mi go szkoda. Jest mi go szkoda cisnąć ostro w winklach. Więc no, to jakby
rzuciło mi jakiś tam pomysł do głowy. Może w przyszłości, na pewno nie w tym sezonie, może w zimę, no nie wiem, zobaczymy. To wszystko zależy też od jakiejś tam sytuacji finansowej, bo mam jakieś tam obecnie inne priorytety i też za dużo trochę wkładam w ten motocykl. Ale no chciałbym, może to będzie pitbike, może zacznę od po prostu jazdy na pitbikach. To też się wydaje fajna opcja do właśnie nauki odpowiedniej techniki. Plus, no jakby pomijając samą technikę i ten aspekt edukacyjny, to no to jest naprawdę zajebisty fan. Tyle, trochę mi głupio, bo no te wydechy moje są naprawdę mega głośne w stosunku do tych wszystkich innych wydechów tam na torze, ale no jest jak jest, będę myślał o tym, może zamienię je na TBR i włożę do nich jakieś DB Killery. Ja bym w ogóle do tych Bassani włożył DB Killery, gdyby były, ale niestety no nie ma. Dodatkowo moje wydechy dość mocno strzelały, tak nieelegancko. Na początku starałem się to, powiedzmy, chować tym, żeby radykalnie nie odpuszczać gazu, ale później mi to trochę przeszkadzało w wykonywaniu ćwiczeń. Byłem bardziej skupiony na tym, żeby nie strzelać wydechu, niż na tym, żeby wykonać ćwiczenie poprawnie, więc już tam pod końcówką odpuściłem. No i wiecie, skupiłem się po prostu na tym, co mówił pan Tomek i co mieliśmy robić na torze. Jest jeszcze przede mną kawałek trasy, będę jechał dość powoli, bo jestem mega wymęczony. I w tego typu sytuacjach najczęściej zdarzają się jakieś wypadki. A jeszcze w czasie samego szkolenia były tam chyba właściwie można powiedzieć dwie gleby plus jeden ziomeczek wjechał w trawę i tam trochę sobie szkodził nogę, ale no to no, jakby to jest trochę normalne, no Jezu, jednak staramy się szlifować swoje umiejętności i trzeba się liczyć z tym, że można popełnić błąd, bo gdybyśmy mieli jechać tak, że na 100% nic się nie stanie, no to wtedy, wiecie, no nawet nie trenuje się tych odpowiednich, moim zdaniem, odruchów, kiedy następuje jakieś zagrożenie, więc no, ale to jest tam jakaś moja prywatna opinia. Ja sam wielokrotnie, jak wyjeżdżałem, szczególnie na te ostatnie sesje, to sobie myślałem, tylko nie przewróć Harley'a. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie było paru momentów, gdzie miałem takie, wiecie, o kurwa. Ale no teraz powiem wam, że miłą odmianą od jazdy po torze jest taki właśnie cruising wolny. Trochę teraz rozumiem, co też mówił Radek Zapek z klanu, jak się kłócili tam na filmiku Motobandy i Radek mówił, że no, że jak torujesz, to ci się nie chce potem jeździć tak normalnie w ruchu miejskim. Tam właśnie widziałem, było parę ekip z vanem i z motocyklami przywiezionymi po prostu na pace. Całkowicie to teraz rozumiem, bo ja jestem naprawdę no mocno zmęczony. No i co? No i to chyba tyle. No, z mojej strony jedynie mogę powiedzieć, że zapisujcie się na szkolenia, czy to u pana Tomka, czy na jakieś inne, które ktoś wam tam poleci i są jakieś w miarę sprawdzone. Szkólcie się, bo to jest inwestycja w wasze bezpieczeństwo. Jedno to jest ciuchy, drugie to jest sprawny motocykl, trzecia rzecz to są umiejętności. I ja sam sobie myślałem, miałem przynajmniej taki moment, że myślałem, że jakby zdobycie doświadczenia to jest tylko ilość wyjechanych kilometrów. I okazuje się, że nie, że gdybym więcej pewnie jeździł z niektórymi nawykami, no to bym po prostu cały czas popełniał błędy, bym sobie utrwalał te złe nawyki, więc lepiej jak najwcześniej się ich oduczyć, a potem już w takim normalnym ruchu miejskim można sobie po prostu no to powtarzać, ćwiczyć i odpukać. Jeśli wtedy będziecie kiedyś w jakiejś sytuacji kryzysowej, usuniecie jeden z czynników, przez które następuje do wypadku, no bo tam oczywiście jak są te statystyki, to można w nich przeczytać, że do wypadku doszło, ponieważ kierowca samochodu wymusił pierwszeństwo, albo ponieważ ktoś nie dostosował prędkości do warunków jazdy. Ja myślę, że pod ten drugi to też może być podchodzić trochę to, że nie dostosował jakby umiejętności, albo nie dostosował, no nie wiem, jakby taktyki pokonywania zakrętu do posiadanych umiejętności. Lepiej mieć tego skilla, lepiej żeby się nie przydał, wiadomo, ale lepiej go mieć, na wszelki. Motocykle są niebezpieczne, więc warto jak najbardziej świadomie swoje bezpieczeństwo
zadbać, żeby potem jak dojdzie do jakiejś tam nieprzyjemnej kolizji, żeby sobie nie myśleć, że no wiecie, że nie wiem, była jakaś tam fiksacja wzroku i po prostu zamiast ominąć przeszkody, gdzie było sporo miejsca, wjechaliśmy w nią, co się zdarza. No to chyba tyle, bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie, no i siema, do następnego odcinka.